No to cześć. Z tej strony SPS, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z dynamicznej gry MMORPG Margony, w którym możecie z sześcioma profesjami. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trochę nas nie było. Nas to znaczy mnie, was to znaczy, że was. Ponieważ no nie było troszkę odcinka. Myślę, że za jakieś dwa tygodnie. Co mogę powiedzieć? No zdarza się. Zdarza się najlepszym. Mam nadzieję, że nie odeszliście całkowicie z tego kanału, że gdzieś tam sobie jeszcze żyjecie, że macie się gdzieś tam dobrze, że wszystko u was w sumie spoko w nowym roku. Możecie również napisać. Tak jak już wspominałem, możecie zostawić łapkę w górę, żeby coś się tutaj działo na tym kanale. Chciałbym też no tak trochę przeprosić, że nic w sumie nie było, nie? Bo gdzieś tam jakieś ważniejsze sprawy się wydarzyły. Nie spędzałem gdzieś tyle czasu przed komputerem. Gdzieś tam praca. Praca, dom, rodzina, wiecie jak to jest, nie? No nie mam rodziny jakoś takiej wielkiej. To znaczy, że nie mam jakiejś tam żony, dziecka i płaczącego kota. Chociaż u mojego kota byłem ostatnio. Macie pozdrowienia. Jeśli tak to można nazwać. Mówił: zapytaj co tam u nich, a ja mówię, a zapytam. No to byłem u niego ostatnio, ma się też dobrze. Jadł whiskasa. Z takich ciekawszych informacji nauczył się jeść suchą karmę. Co mnie zaczęło trochę dziwić, bo gdy tam mieszkałem, to nie był zbytnio jej fanem. No ale, ale teraz polubił. Co jeszcze takiego u mnie? No pracuję sobie, obecnie teraz siedzę na urlopie chwilę. Więc stwierdziłem, że akurat znajdę troszkę czasu, żeby coś się też tutaj pojawiło. Trochę też, że tak powiem, przystępowałem z tymi odcinkami z powodu jakichś tam mniejszych lub większych problemów. To znaczy, niezbytnio wiedziałem już, co wam nagrać, nie? Nie wiedziałem, czy nagrywanie 300 raz szukania Demonisa będzie wam odpowiadało w jakimkolwiek stopniu. Plus do tego tutaj jeszcze trochę na świecie Regros są utrudnione teraz, jest utrudniona komunikacja z niektórymi tutaj osobami. To może też widzieliście gdzieś tam kiedyś na jakichś odcinkach, live'ach. Po prostu, że tak powiem, no nie gram tutaj za często. Też jakby nie jestem częścią tej subkultury wielkiej i no w sumie nic się tutaj takiego nie dzieje na tym świecie, nie? To znaczy tutaj są jakieś grupki takie małe, które na przykład, dajmy na to, staniesz sobie na E2, dajmy na to tutaj, ktoś sobie stwierdzi, chuj, ja tu stałem, no i cię zaczyna atakować. Własny klanowicz, chciałbym przypomnieć. Więc wiadomo, wtedy też się trochę można wkurwić. No ale dzieją się takie rzeczy. Niektóre osoby, nie mówię też o wszystkich, nie? Bo to też nie można wszystkich do jednego wora pakować. Niezbyt chcą jakby żyć w jakiejś tam zgodzie, nie? Ja tutaj sobie... Ja przyszedłem na ten serwer w sumie tak z myślą, że coś tam sobie spokojnie, że tak powiem, pogram od niedzieli. Coś tam fajnie pochodzę na jakichś herosów, coś tam razem pobijemy. No otóż nie. Otóż tutaj się jakieś kurwa kategorie ludzi tworzą. Tak, no tak to przynajmniej wygląda. Mam jeszcze tą postać 134, przepraszam, tropa, którego miałem wbijać na 300. No i cały czas się zastanawiam, czy to robić, bo jednak na wyższym levelu już jakaś współpraca większa bądź też mniejsza fajnie jakby się wydarzyła tam gdzieś z graczami, no a tutaj jest to niestety utrudnione, mogłem powiedzieć nawet bardzo utrudnione, więc no nie wiem jak to będzie tutaj. Tu w ogóle mam jeszcze jakieś ulepszenia, nie wiem co ja teraz, to już tylko heroiczne są, mogę nimi ulepszyć, dodaję 50 punktów wymaganych do ulepszenia, fajnie. Coś jest z takich rzeczy, kupiłem sobie legendę. Kupiłem sobie taki naszyjnik tutaj. Stwierdziłem, że kiedyś może zrobię sobie 64 poziom, bo od zawsze w sumie chciałem.
Więc mam tu jakieś EQ przygotowane. Mam też tutaj EQ na no wyższe poziomy, na ten 300. Tutaj jeszcze jest taki naszyjnik. To jest w ogóle bardzo fajny naszyjnik, który lubię, bo to jest jeszcze naszyjnik z podpisem do Namisa. Więc jakiś tam sentyment do tego jest. No i tutaj jakieś takie legi są na tak zwane przetopienia, bądź też do expa, czy czegoś takiego. Tak to na razie wszystko wygląda. Myślałem też, bo pisaliście o tym, bym zaczął grę na tym nowym świecie. Też w sumie myślałem, a może bym sobie pograł, nie? Ale no nie wiem, czy znalazłbym aż tyle czasu, żeby odnaleźć się tym bardziej na świecie oficjalnym. Możecie też mi napisać, czy chcielibyście, żebym tam zagrał. Jakiegoś gigapoziomu bym raczej nie wbijał. Myślałem bardziej o 48, tam 49 lub 60, nie? To są takie dwa, to jest jakiś naszej w ogóle. Palwoj, z czego to jest? Obłąkane głowcy orków. Ja mógłbym sobie tu w sumie jakiegoś herosa poszukać. Kościej był, no to tutaj już sobie nie poszukam. Wszystko jest w ogóle tutaj wybite, jest w pół do czwartej. Jest w pół do czwartej w ogóle w nocy i no jest obecnie 10 osób tutaj jeszcze grających. Więc tutaj są ludzie, którzy naprawdę nawalają dzień i noc, aż do znudzenia by się chciało powiedzieć. I do tych osób czasem, z tymi osobami czasami się tam gdzieś nie zgadzam, bo no mówię, oni poprzez zbyt długie granie, coś tam im się poprzestawiało gdzieniegdzie. I wiecie, wy nie możecie sobie ubić herosa, bo kurwa nie chuj, nie? Bo nie gracie tyle co oni. Nie staniecie sobie na dwójce, dajmy na to, bo oni grają dłużej. Dłużej pod względem nie, że tam gdzieś kurwa stażu, tylko godzin. No są to osoby, które grają 24 na 7, bym nawet powiedział. I to też jest niezdrowe, a mówię, ja też już jakoś odbiłem od takiego, że tak powiem, pocenia się nad tą gierką. Gram gdzieś tam sobie dla fanu. Ostatnimi czasy gdzieś tam pogrywam sobie jeszcze w GTA. Tylko, że mieszanie na ten kanał gier z gier innych wątpię, żeby przeszło. Bo zapewne, wydaje mi się, to już było wiele razy testowane, że to się po prostu nie przyjmie. Nie wiem w ogóle, co ja robię, gdzie ja idę tutaj. Nie wiem w ogóle, czy jestem w Eder. Tutaj jeszcze mogę sobie wejść, w sumie dobić level. Możemy sobie pójść na berki i tam coś sobie powybijać. Dobić 135 i założyć hełmik. Bo na 135 mam hełmik z Jertka i but na 139 będę miał z Gonsa. Tutaj mam dużo jakichś tutaj pierdół. Ale to tylko dlatego, że gdzieś tam ekspiłem ostatnio, znaczy nie tyle ekspiłem, co robiłem questa na te odnalezienie tej babki. Odnalezienie tej babki całej, co tam jest. Zakonu równowagi. No i dodatkowo jeszcze z wybijaniem kuźni. Bo ktoś mi tam doradził, żeby robić właśnie questy robić bardziej z, że tak powiem, level wbijać z zakonem. Teraz przystępowałem właśnie z wbijaniem tutaj, bo no zastanawiam się, czy jest jakiś większy sens wbijania tutaj tej 300, bo no trochę się tutaj, mówię, no z niektórymi graczami nie zgadzam, a też nie jestem osobą, która da sobie wejść na głowę jakiemuś, kurwa, nie wiem, 16-17 letniemu Adrianowi, który powie nie i chuj i ktoś będzie grał pod jego dyktando, to też wiecie. Trzeba być osobą rozgarniętą, mieć swoje zdanie, a nie iść za tłumem, jak najczęściej się to zdarza. Z takich moich przemyśleń ostatnich jakichś odnośnie tej gierki, tak za każdym razem jak tu wchodzę, wydaje mi się, że Margonem ma chyba jedną z najbardziej zawistnych i takich w sumie podłych społeczności, nie? Wiadomo, są jakieś tam inne gry. Nie zawsze raz możemy trafić na... Oczywiście nie mówię tego o ogólnie całej społeczności, tylko mówię o cząstkach. Wiadomo, są gry, gdzie na przykład społeczność również nie jest jakaś wybitna, bo zdarza się bardzo dużo przypadków, gdzie tam osoby są bardzo właśnie
może nie tyle kontrowersyjne, co gdzieś tam po prostu takie, żeby utrudnić komuś gierkę, no to tutaj właśnie jest dokładnie to samo. Tu jest dosłownie to samo, tylko tu jest w takim dużym stopniu. I że to jest polska gra, to tu jest mentalność, to jest nie dość, że połączona mentalność polska. Nie dość, że jest połączona taka mentalność polska, to jeszcze dodatkowo a zrobię komuś, żeby się kurwa, żeby zrobić mu na złość, albo żeby se kurwa bekę pokręcić, nie? I załamujące jest to tutaj, że w tej grze teraz podnosi się trochę grupa wiekowa użytkowników i niestety jest to trochę smutne, że osoby lat 19-20, które wydawałoby się, że już są dorosłe, dojrzałe, gdzieś tam powinny swoje życie jakoś kierunkować, mieć jakieś fajne plany, cały czas wolą 24/7 grać sobie w gierkę, wyzywając przy tym innych, że oni nie grają, kurwa, bądź też są gorsi od nich, no bo wiadomo, nie przesiadują tyle przy komputerze, mają inne sprawy. I to jest i chyba była od zawsze problemem tej gry. Tak samo uważam, że teraz największy problem tej gry jest, no może jak jest teraz taki nowy świat, typu ten Aether, tak to się nazywa? Ej, ja sprawdzę, bo ja nie pamiętam, jak to się nazywa. Aether, nie Aether, tylko Aether. No to niestety, raczej niestety, tam fajnie, bo tam jest wszystko od zera, nie? Ale zaczynając grę na nowym świecie, typu, może nie tyle na nowym świecie, co jesteś nową osobą, zaczynasz tą grę, nie masz opcji się przebić tutaj przez osoby, które nawet na 48 poziomie mają wylegowane ku, mają wszystko, mają po ileś tam postaci, po ileś tam setów. I na przykład nie dojdziesz do klanu jako jedna osoba taka, żeby gdzieś tam sobie pograć, bo załóżmy nie masz 200 wpisowego. To jest takie proste myślenie, nie? Nie masz tam iluś wpisowego, więc od razu jesteś zdany na grę sam. Nie wydaje mi się w obecnych czasach, by ta gra by zanosiła się jakoś na poprawę, by był jakiś balans. Jeśli chodzi na przykład o to, że to jest darmowa gra. Owszem, ona jest darmowa, ale co darmo, to tutaj możecie zostać zwyzywani i możecie zostać kurwa zmieszani z błotem, zmieszani z największym gównem. I to jest najwyżej za darmo. Jeśli chcecie, załóżmy, pograć sobie tutaj na jakimś poziomie, no bez wydania esełek ta gra no nie istnieje. Wyobraźcie sobie sytuację. Macie, załóżmy, wbijacie setny poziom i nie macie kamyków, bo stwierdziliście, że nie chcecie wydawać. Więc gdy macie całą kurwa mapę, całą mapę świata tutaj, żeby pójść sobie do Itchan coś załatwić, albo nie wiem, dajmy na to, potrzebujecie wbić sobie 300, są teraz instancje, musicie wydać te esełki, no musicie wydać esełki, żeby, znaczy nie musicie, możecie wydać, jeśli tego nie zrobicie, to ukrócicie sobie czas o jakieś parę miesięcy, jak nie i lepiej, więc to w jakim kierunku ta gra zmierza, zniechęca też nawet takich starych graczy już do tego. Tutaj jest temat botów, to jest rozległy temat straszny, więc tego nawet nie chcę poruszać, ale po co robić zmiany, które jakoś przywróciły dobry byt tej grze, załóżmy z roku 2014-15, jak lepiej wprowadzić któryś tam sezon smoczych kuferków, które nie wnoszą nic do gry, poza tym, że masz strój, maskotkę i wyglądasz inaczej niż dany gracz, więc to nie rozumiem takiej logiki trochę. Wiadomo, loterie tak samo, no polosować sobie można, ale wydać esełki trzeba, bądź też robić wszystkie jakieś questy i to też chyba tam nie zawsze jest taka opcja, więc no jest trochę problemów tej gry, bardzo dużo jest problemów tej gry, o których tak w sumie mówi się głośno.
I ostatnio nawet tak sobie zacząłem patrzeć, kto nawet jeszcze nagrywa tą gierkę. Uwierzcie, nie znalazłem więcej chyba niż 5 czy do 10 twórców nie znalazłem, którzy obecnie nagrywają tę grę. No po prostu no, nie udało mi się. Myślę, że z takich starszych osób, które nagrywały, zostałem gdzieś tam ja, został gdzieś tam Ale. Kairusia jeszcze gdzieś tam można wmieszać, bo on też gdzieś tam chyba jeszcze jakieś odcinki wrzuca. No lub jacyś nowi początkujące osoby, które i tak z czasem gdzieś tam się już wypalają w tym, bo no tu już wszystkie tematy są przeruchane praktycznie w tej grze. No wszystko. Więc nie wiem, możecie napisać, jakie wy macie odczucia na przykład wobec tego. Myślałem, żeby też gdzieś tam ostatnio przeglądając stare filmy na kanale, bo akurat miałem trochę coś tam czasu, zrobiłem sobie takie jakby statystyki, gdzieś tam porównywałem, co zobaczyć, co poprawić, co w którą stronę jakby pójść. I kiedyś zauważyłem, że robiłem jakieś takie Q&A. Myślałem, że to w sumie byłoby spoko, że jakieś takie pytanie od was. I zobaczyć, zrobić na przykład osobny, odrębny odcinek, gdzie bym po prostu na nie poodpowiadał, więc jeśli macie jakieś pytanie, możecie zadać je gdzieś tam w komentarzu, żeby one się na przykład wyróżniały, nie wiem czy tu widzicie, to na przykład zróbcie tak, P i załóżmy ile masz włosów, kurwa włosów napisałem, ile masz włosów, załóżmy, tak, o, w takim schemacie to zróbcie, nie? A to myślę, że by to jakoś bym miał temat na jakiś następny odcinek. Wstępnie chciałbym jeszcze gdzieś tam sobie wstępnie gdzieś bym tam jeszcze chciał może z kimś nagrać, może odezwę się do Aliego, z nim by myślę był ciekawy odcinek, z nim w sumie robiłem, z nim i z Homerem robiłem kiedyś dosyć długi długi godzinny odcinek, jeśli to pamiętacie. Więc zostawiam łapkę w górę. I myślę, że byśmy też go tam mogli wypytać, co u niego słychać. Więc chciałem się też gdzieś tam otworzyć na jakieś nagrywanie z innymi osobami, bo no już trochę za dużo jest tych odcinków samodzielnych. Pytać też o starą ekipę. No to, że to tak powiem, każdy z nas też poszedł w inną stronę. Moim takim, myślę, że jeśli miałbym kończyć z Margonem i miałbym nagrać ostateczny odcinek, chciałbym, żeby to był długi, taki fajny odcinek zrobiony z Dynamisem, Nadrielem i Kierownikiem. Może gdzieś tam Twisterem. I myślę, że wtedy mógłbym sobie na spokojnie umrzeć gdzieś tam w czeluściach internetu. Ale no, na razie ciężko myślę byłoby mi to zrealizować. Jakieś tam kontakty z chłopakami cały czas mam, tylko każdy z nas pracuje, Nadrylis chyba się studiuje i ciężko byłoby nam powiązać tak, żeby się gdzieś w jeden w jednym terminie jakoś spiknąć i coś zrobić. Więc no tak jak mówię, wszystko pozostawiam też wam, co byście na przykład chcieli tutaj z tej gierki zobaczyć jeszcze. Na pewno coś tutaj się jeszcze z Regrosa będzie pojawiać, ale niewiele, bo tak jak mówię, nie mam zamiaru też się tutaj chratać z ludźmi na siłę, bo kiedyś może byłem bardziej konfliktową osobą, teraz już mam na to naprawdę wywalone. Teraz zauważam, że ludzie bardziej szukają konfliktu na mnie niż faktycznie jakiś konflikt jest. I to z najczęściej z byle pierdą. W ogóle zdziwiło mnie ostatnio jakieś dziwne wyciąganie moich rzeczy prywatnych, które nie mają się w żaden sposób do gierki 2D Margonem, w którym można jeść 6 profesjami. Więc to już jest dla mnie trochę, myślę, upodlenie takie dosyć. No ale jakie argumenty, taki rozmówca. Więc co mogę więcej powiedzieć? Mniej więcej osoby, do których to kieruję, będą wiedziały, o kogo chodzi. Też chciałbym jakoś ten kanał ruszyć, może pod jakimś innym względem, to znaczy, no tak jak mówiłem, gierki inne, myślę, że ja tu mam leczenie, nie mam tu leczenia, to ja stąd chyba zawijam, bo tutaj
to są takie większe grupki. Ja nie wiem, czy ja się tutaj nie wywalę. Dobra, tutaj poszło całkiem git i to było czwórka, ale to była czwórka wojowników. Tam jest chyba jeszcze z łowcą, czekajcie. I dobra, i może damy radę. Może ten tropek jest chujowy, ale może nie aż tak. Bo tu już nie ma tej czwórki. Nie ma tej czwórki. No patrzcie, bo tutaj sobie zbijamy. Bo tutaj kiedyś pamiętam była taka grupa, którą ciężko było mi przejść. Szczególnie tropicielem. A tutaj widzę, że nawet jako tako to wychodzi. Spoko. Spoko, spoko. To teraz tak, jeszcze tutaj dobijemy sobie 135. To trzeba będzie po ten hełmik pójść do Itchan. Dobra, mamy to. Dobiliśmy level, możecie gry napisać gdzieś tam w komentarzu. Myślałem też o live'ach z innych gierek lub reaktywowaniu Twitcha. Więc powiedzcie, co byście na przykład na ten temat sądzili. Wiem, że was pewnie inne gierki nie interesują poza Margo. Ale jeśli znalazłoby się jakaś tam grupka osób, które po prostu gdzieś tam oglądają ten kanał dla mnie, a nie dlatego, co się dzieje tutaj w środku w grze, no to myślę, że mi by było miło i fajnie moglibyśmy to jakoś tam poprowadzić. Dobra, tutaj zwijamy mandżur w takim razie na Itchan tutaj. Tutaj sobie staniemy. Ja bym w ogóle jakiś naszyjnik chciał tutaj sobie znaleźć, inny. Naszyjniki legendarny jest tylko, no to tak też myślałem. Bo już bym sobie całe ku przełożył wtedy na mojego... Czy ja tutaj mam może jakiś naszyj? Jakiś tutaj jest, ale... To są na mniejsze levele niestety. A na jakieś takie większe... W ogóle mam jeszcze takie rzeczy tutaj do sprzedania. Jak ktoś gra na Regrosie i by chciał, to light mogę sprzedać takie rzeczy. Kurde no. No chyba, że w tym będę chodził, no ale... No ten trzeba będzie ponosić chwilę i trudno, nie? Dobra, oddajemy w takim razie hełmik. Hełmik kładziemy sobie tutaj. Hełmik kładziemy tutaj, a stąd będę musiał sobie przerzucić... Stąd będę musiał przerzucić sobie właśnie tą jedną legę. Nie zrobiłem tego wcześniej. Wójta też sobie przy okazji tutaj zbije. Już go bije i bije i nic z niego nie leci. Tak naprawdę. W sumie ta postać jest stała taką moją główną. Bo tutaj z 217 sprawa wygląda tak. Pokażę wam. Tutaj może jeszcze, no bo jest 3:40. To może jeszcze coś się tutaj stanie. Jeszcze może coś się tutaj stanie, spoko, że zbiję sobie dwójki. Ale za dnia tutaj stoją osoby z 235, 240. I chociaż jesteśmy z jednego klanu, to ciężko jest dodać kogoś, żeby sobie wspólnie obić dwójkę. Bo lepiej sobie albo usolować, albo zdedać tą osobę, czyli mnie, że tutaj sobie stoję. Chociaż doskonale wszyscy wiedzą zawsze, że ja zawsze stałem na Satanielu. 217, może czasem gdzieś tam na Sadolce, gdzieś tam się po prostu po sekcie kręciłem. Więc no, takie rzeczy się tutaj podziały. Aż mi się muzyka skończyła tutaj. Puścimy sobie jakieś coś tutaj. Puścimy sobie jakieś coś tutaj i wrócimy do tego 167. W końcu nie poszedłem do Itchan i nie rzuciłem tam tego chełmiku. Ale już to robię w tym momencie. Nie wiem, ile mam. Ktoś mi napisał o tej porze wiadomość na Messengerze i to mnie bardzo zastanawia. Kto do mnie pisze za 15? Aha. Okej, okay, to wszystko jest zrozumiałe. I tak, ten hełmik. Naszej może ja bym też tam sobie rzucił przy okazji, żeby tutaj nie wracać 300 razy. Ja tu mam 3 zwoje jeszcze, dobra, nie mam tutaj pewnie przywołania depozytu. No, tak mi się wydaje, że chyba nie mam. Tak mi się wydaje, że chyba nie mam. Więc no trudno, trzeba pójść. Jest Zons. Próbowałbym pójść w sumie na niego. I zobaczyć, czy zostanę dodany. Bo to nie zawsze równa się to samo. Czekajcie, tego naczynika na razie nie potrzebuję. Tego tutaj tak.
Dobra. Gdzieś tam sobie skoczymy zaraz. Oni są w przedsiółku. Zobaczymy, ile by tam było osób ciekawych. Zawsze się można przejść, najwyżej nie zostanę dodany. To nic się wtedy nie dzieje. W ogóle ostatnio zacząłem sobie z powrotem, tak jak już coś tam wspominałem, grać w CS-a, w GTA. W GTA gdzieś tam właśnie z siekierką sobie gramy, jakieś hejsty. Więc jakbyście kiedyś na przykład chcieli zagrać czy coś, to możecie, możecie mnie tam dodać. Mam nick na Social Clubie, tak to się chyba, nie Social Club, Social Club to się chyba nazywa. Mam tam nick Espacjusz. Możecie śmiało mnie tam gdzieś sobie dodać. O. No. I to mniej więcej wygląda właśnie tak, że w pojedynkę jeden i drugi by wyłapał pierdol ode mnie. Dlatego też no łatwiej było zaatakować tutaj we dwoje. Jeszcze jeden jest dwojem, więc pod niego nie ten zestaw. Tutaj cebek unik. Tutaj zrobimy sobie tak. Tu tak. Ciekawe, czy udałoby mi się tego jednego chociaż upierdolić na głupi ryj. Zastanawiające w sumie. Dobra. Zrobimy tak. Kurde. No dla mnie byłby fajnym celem ten jeden. Żeby go chociaż tutaj gdzieś zbić. Dobra, jeszcze raz. Lodowy. No tam sobie jakąś tarkę pewnie rzucił na siebie. Tu podwójny. No i on jest po ORC. Dobra, ja jestem sklątwowany. Więc po prostu muszę liczyć gdzieś tam na jakieś uniki. No ale tak jak mówię, no jest ich dwóch. Ten prawie w pierdol wyłapał, Stifek. Ten wyłapał prawie w pierdol. No, a ten... tego nawet no, nie biłem tutaj. No, ale mówię, no... Sami widzicie, jak to wygląda. Myślę, że jeden i drugi na... Myślę, że na PvP po zonsie moglibyśmy się sprawdzić. Ale lepiej było we dwójkę zaatakować, bo... We dwoje, przepraszam. Żebyście mnie tu nie poprawiali zaraz. Ale... No życie. I to jest właśnie taka trochę tutaj mentalność tych osób. No nic na to nie poradzę, mówi się trudno. Tutaj się zalogujemy jeszcze na Maćka. Czy się zalogujemy tutaj na Maćka, zobaczymy co u niego się tutaj dzieje. On tutaj stoi na wyznawcy chyba. Jest to wyznawca i tutaj to jest... Czekajcie, bo ja nigdy nie pamiętam, który to jest w grupie z tym, więc żeby nie marnować strzał, to po prostu... Dobrze, tylko chronączki. Poko. My się zalogujemy jeszcze na mojego tropka. W takim razie logujemy się tutaj na tropka i weźmiemy sobie tutaj legi. To jest strzały, już nie będą mi raczej potrzebne, więc biorę sobie to i to. Nie ma chyba jeszcze już żadnej legendy tutaj, którą mógłbym sobie założyć. Tutaj leci fajny hełmik. Później właśnie gdzieś tam dojdą buty, później naszej. I będzie w pytę. Dobra, ja wam dziękuję za ten odcinek. Wyszedł prawie pół godziny i to jest taka mała rekompensata właśnie dla was za to, że trochę nie było tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak jak mówiłem, możecie gdzieś tam pozadawać jakieś pytania w komentarzach. Chętnie na nie podpowiadam. Fajnie by było dużo tych komentarzy. I co? Ja wam życzę wszystkiego dobrego. Dużo uśmiechu. Ulepcie dużo kubowane. Zjeżdżajcie na sankach. I widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć!